Emocje WUSA nie opadają. Liczby są jasne. Wybory WUSA. Joe Biden, zwyciężymy. Zwyciężymy w tych wyborach, oświadczył w Wilmington w stanie Delaware demokrata Joe Biden. W USA trwa końcowe liczenie głosów. 78-letni kandydat na prezydenta powiększa przewagę w kluczowej Pensylwanii. Biden w wystąpieniu w hali Hase Center nie ogłosił się zwycięzcą wyborów. Nieoficjalnie sztab demokraty rozważał wcześniej taką opcję, o ile wyborczą wygraną przyznałyby mu wcześniej media. Drodzy Amerykanie, nie mamy ostatecznej deklaracji zwycięstwa, ale liczby są jasne. Wygramy ten wyścig, powiedział Biden w towarzystwie kandydatki na wiceprezydenta, senator Kamali Harris. Faworyt w rywalizacji o Biały Dom zauważył, że przed dobą przegrywał w Georgii i Pensylwanii, ale, jak ocenił, utrzyma w tych stanach przewagę i ostatecznie zwycięży. Podkreślał, że w wyborczym wyścigu prowadzi także w Arizonie i Nevadzie. Jesteśmy na drodze, by uzyskać ponad 300 głosów elektorskich. Spójrzcie na ogólnokrajowe liczby. Wygramy wyścig z wyraźną przewagą. Z narodem opowiadającym się za nami, ocenił Biden. Możemy być przeciwnikami, ale nie jesteśmy wrogami. Jesteśmy Amerykanami. Musimy porzucić gniew i demonizowanie, wzywał. Zapewniał też, że demokracja działa, a wszystkie głosy zostaną zliczone. Z wyliczeń New York Times oraz stacji MSNBC wynika, że polityk z Delaware może na noc z piątku na sobotę być pewnym 253 głosów elektorskich. Bliski jest triumfu w Pensylwanii, w której powiększył przewagę nad ubiegającym się o reelekcję prezydentem Donaldem Trumpem do około 28 tysięcy głosów. Stan ten zapewnia 20 głosów elektorskich, a zwycięstwo w nim Bidena oznaczałoby jego wygraną w całym wyścigu o Biały Dom. Równocześnie były zastępca Baracka Obamy prowadzi także w innych stanach, w których wynik wyborczy nie jest jeszcze rozstrzygnięty, w Georgii 16 głosów elektorskich, Arizonie 11, oraz w Nevadzie 6. Biden wystąpił w hali Hase Center, mimo że wcześniej zapowiadano, że do jego przemówienia dojdzie przed tym budynkiem. Późnym wieczorem zrezygnowano z wystąpienia na zewnątrz. Zebranych przed halą w samochodach sympatyków Bidena poproszono o powrót do domów. Wielu z nich już w noc z piątku na sobotę oczekiwało ogłaszania wygranej. Jeszcze trochę cierpliwości, apelowali wolontariusze.